W tym odcinku chciałabym opowiedzieć o nawigacji po aplikacji Naska, czyli jak się poruszać po menu i gdzie znaleźć najważniejsze dla nas dane. Pierwszym elementem górnej belki jest nazwa widoku, która pozwala nam na określenie miejsca menu, w którym się znajdujemy. Kolejnym elementem jest logo, które inwestor może wskazać, jakie preferuje, żeby tutaj się znajdowało. W tym miejscu zgromadziliśmy informacje najbardziej istotne dla funkcjonowania budynku. Podzieliliśmy je na dwie kategorie. Alarmy, gdzie szybko możemy sprawdzić poprawność połączenia z wszystkimi urządzeniami, oraz informacje, gdzie mamy podgląd na najważniejsze dla nas parametry budynku. Kolejnym elementem jest menu boczne. Pierwszym z elementów bocznego menu jest opcja profile, która pozwala nam się przełączać pomiędzy różnymi obiektami, w których funkcjonuje Naska lub różnymi poziomami dostępu. Opcja wsparcie pozwala nam na szybki kontakt z naszym integratorem, gdybyśmy potrzebowali jego interwencji. Natomiast opcja pomoc wskazuje nam, gdzie możemy zgłosić się do serwisanta. Motyw jasny pozwala nam zmienić paletę barw, jeśli wolimy jaśniejsze odcienie. O opcji zgłoś błąd, zrzut do ekranu oraz widok opowiadamy w innych naszych materiałach filmowych. Szczegółów szukajcie na naszym kanale YouTube. Pamiętajcie o tym, że każdy z elementów menu jest konfigurowalny pod szczególne życzenia klienta. Takim przykładem jest opcja ulubione, o której opowiadamy w innych naszych materiałach filmowych.